Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Help Will Come Tomorrow. Moi drodzy, doszedł nam nowy update, twórcy cały czas pracują nad grą i wreszcie mamy pierwsze efekty zmian, o których nawet wspomniałem wam w ostatnim materiale. Mamy wersję 1.0.1 i zobaczcie, dochodzą nowe rzeczy, na przykład będziemy mogli przewidzieć, jak tam zmieni się wychłodzenie po nocy, choć powiem szczerze, patrząc na to okienko, mam raczej dużo wątpliwości, jak to czytać. Kreska zamienia się na kreskę, trochę nie rozumiem tego, ale rozumiem, że to znaczy, że bez zmian. Bez zmian, jeśli chodzi o wychłodzenie, ponieważ jest za zimno, żeby cokolwiek się wydarzyło. Tak to interpretuję, nie wiem dokładnie, jak to inaczej zrozumieć, ale chyba wszystkim im jest po prostu ciepło. Mamy też przy najechaniu, przy zakończeniu dnia, mamy też zmianę ciepła i zmianę też wypoczynku. Zmiany również przeszły niektóre nazwy tych obiektów tutaj. Zresztą cały ten log związany ze zmianami możecie sobie poczytać oczywiście na Steamie, gdybyście byli zainteresowani, bo twórcy tam bardzo ładnie wszystko wypisali. I myślę, że kolejne jakby zmiany też będą w trakcie się tutaj wydarzać, tak? Będziemy świadkami tu pewnie jeszcze kilku ułatwień. Łatwiej złowić ryby na pewno też podróżując po mapce i takie inne różne rzeczy. A tymczasem trzeba rozdać trochę nowych rozporządzeń. Co ciekawe, miałem łopatę. Zaraz. Czy myśmy nie mieli łopaty? Naprawdę nie zbudowaliśmy jeszcze ani razu łopaty? Miałem wrażenie, że łopatę mieliśmy. Ale może jestem w błędzie, może nie pamiętam. Miałem wrażenie, że łopata bez problemu jest, ale może rzeczywiście pierwszy raz nam zasypało, pierwszy raz jak zbieraliśmy śnieg, to może tej łopaty faktycznie nie było. Mówicie też, żeby Zofię często stawiać do jakichś robótek, żeby zobaczyć, jakie ona ma cechy, ponieważ często nie wiemy o niej za wiele. Ona ma tylko dwie cechy ujawnione, więc nie wiemy, co ona, do czego ona naprawdę nam się tutaj przyda. Więc myślę, że to jest całkiem dobry pomysł. Zaczniemy od stworzenia sobie tej łopaty. Sznurek, 2 złomu i 4 patyki. Zobaczcie, że kończą nam się patyki, ale mamy jeszcze do porąbania drewno, chociaż drewno porąbane akurat da nam co innego. Dobra, zobaczymy, czy ona sobie może jakoś radzi bardziej przy tworzeniu na przykład przedmiotów. Czy sobie poradzi z tym jakoś bardziej? Oczywiście punkt akcji poszedł, łopata zrobiona. Nowej cechy nie widać na razie, mamy łopatę. Tak? Wiemy też, z tego co pamiętam, to zrobiliśmy też linę. Tylko co ciekawe, lina wylądowała nam w tej zakładce tutaj. I tutaj jest właśnie lina, którą zrobiliśmy ze sznurków. Mamy też 3 płótna, ale też będzie trzeba to wszystko poprzerabiać niebawem. Czy my mamy łuk i strzały? Mamy łuk, mamy 4 strzały. Ok, będziemy mogli wybrać się na polowanie na jakąś zwierzynę. Patrzę, czy... Proszę bardzo! Poziom tu jest przeciętny, ale jesteśmy w stanie być może upolować tutaj tego małego ziomeczka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie za chwilę. Troszkę dorzucimy też do ognia. Można zawsze, myślę, że pleśnią albo właśnie szyszkami najlepiej tutaj rozpalać, żeby nie przekroczyć 25%, tak? Bo widoczność obozu i tak jest dość spora. Będziemy starali się pewnie jakieś palisady może zbudować też przy okazji, czy inne rzeczy. Dobra. Co będziemy chcieli zrobić? Chcielibyśmy zrobić może jakieś... Właśnie zastanawiałem się, co tu by tu rozbudować w tym momencie. Może przydałoby nam się, mamy tutaj zbudowany, utwardzany stół, który daje nam łuk, strzały i tak dalej. Możemy też spróbować zrobić siekierę, rakiety śnieżne, worek i ubrania. Do tego, żeby to rozbudować, potrzebowalibyśmy na przykład, no, robimy oczywiście wszystko solidne, tak? Idąc za naszymi tutaj wstępnymi założeniami, że będziemy starali się to wszystko solidnie zrobić, to potrzebujemy 2 kamienie, ok? Albo 3 złomu. Mamy dużo złomu, wykorzystajmy ten złom. Ostre. No dobra, możemy użyć też tutaj złomu do tego ostrego i materiał. No to oczywiście 2 szmaty będą idealne. Szmaty nam się powoli kończą i sznurki nam się kończą, więc dobrze byłoby jednak pójść po te rzeczy, bo niebawem mogą nam się całkowicie skończyć. Dorzucimy też młotek jako element do budowy. No i standardowa nasza ekipa będzie tutaj działać, bo oni się lubią. Przynajmniej jeden lubi drugiego. I troszeczkę rzeczywiście też podniesie to. A teraz zauważyliście też, że oczywiście on nie za bardzo lubi tworzyć solidnie, ale bez względu na to, kogo ja tutaj wezmę, jak nawet zamienię, zobaczcie, czy oni się lubią, to czy on potrafi, czy on gorzej, czy on woli bardziej prowizorkę robić niż solidne rzeczy, nie zmienia jakości konstrukcji. Tak więc to chciałem też pokazać, bo ostatnio się nad tym zastanawialiśmy też, chyba nawet w komentarzach, jak to będzie wyglądać. Także zróbmy sobie kolejną część. Tym razem zainwestujmy. Oczywiście cała reszta, uznanie rośnie oczywiście względem naszych tutaj 2 panów, czyli, o właśnie, Aleksieja i Wadima, źle pamiętam. Tak, Aleksiej? Aleksiej i Wadim, tak. I zobaczcie, Aleksiej nie stracił punktu akcji na tym. Pamiętajmy też, że oni są tutaj śmiertelnie głodni, więc może od razu zapamięcić, żebym tutaj nie zlamił. Nakarmimy ich, mamy tutaj pyszną potrawkę, więc Zofia dostaje pyszną potrawkę, jak również Wadim również dostanie... Ale teraz schromoliłem. Ha! To nie był Wadim! Znaczy, dobrze, to był Wadim, ale dostałem do... Aleksiejowi dałem żarcie. Łops! Dobra, to damy mu w takim przypadku pyszną zupę. I to zawsze troszkę tam też coś. Co ciekawe, możemy też kliknąć, to jest bardzo ważne, też tutaj widziałem w podpowiedziach fuck, które wypuścili też przy okazji update'u twórcy, że mogę wziąć tę wodę. Trochę dziwnie daleko liczba od sztuk tej wody wyleciała jakoś tak w kosmos troszkę, ale teraz w ten sposób możemy rozdać wodę, na przykład w taki sposób, pyk, pyk, i w taki sposób można rozdawać wodę, nie? Klikając raz i potem poklikając sobie po poziomeczkach. Więc to jest dość istotne, że szybciej da się to zrobić niż przenosząc, prawda? Czy mamy jakieś jagody albo jakieś inne rzeczy, którymi moglibyśmy nakarmić? Bo tak patrzę, że na razie tego jedzenia to dużo nie ma. Może jak upolujemy te sarny, czy co, może jak upolujemy sarnę, będzie lepiej. Zatem spróbujmy teraz dokonać tej ekspedycji. Aha, to czekajcie, jeszcze jedna rzecz. Postawimy znowu Zofię i niech Zofia tutaj, używając łopaty, może nie straci punktu akcji, odśnieży zaspę. Tak jest. Nie straciła punktu akcji, bardzo dobrze. I teraz tak, 33%, 52%, 55%, wszystko pięknie, palisada 22%. No właśnie, palisada dość słabo tutaj wszędzie, ale okej, to wyślemy kolejną ekspedycję, tylko tym razem wyślemy trochę inną ekipę. Wyślemy ciebie. Może właśnie z tobą? Oni mają zupełnie jakby odrębne, no z odrębnej, a zobaczmy, kasty pochodzą. A mogę teraz zamienić, mogę tutaj przerzucić. Dlatego oni się lubią, bo oni, zobaczcie, no oni są jakby, nawet mają te same wyznania, że tak powiem, tak? Proszę bardzo. Więc dlatego się lubią. Jakoś bardziej się dogadują. Tu kompletnie, zobaczcie, Zofia nie lubi podróżować z Wadimem. Patrzymy, jak tutaj jeszcze są te różne połączenia. No najlepiej wziąć osoby, które mają po 3, więc możemy spróbować mimo wszystko wziąć Aleksieja oraz Grigorija. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Możemy wziąć też oczywiście w pakunek. O tak, najważniejsze to jest to, żeby wziąć łuk i wziąć strzały, to na pewno. Co ciekawe, zobaczcie, w opisie łopaty widzimy również informację: ułatwia wydobywanie korzonków lub grzybów podczas ekspedycji. Gdybyśmy wzięli łopatę i szlibyśmy w miejsca, gdzie jest... Szlibyśmy w miejsca, gdzie jest dużo tych wszystkich grzybków, to moglibyśmy lepiej wykopać. Przydatne do budowy i rozbijania kamieni również. O. Bo chyba też nie wiem, czy niektóre czynności nie wymagają teraz narzędzia, żeby je zrobić. Też coś się mogło tu pozmieniać. A i też mówicie, słuchaj Staszek, to ty weź może te wszystkie muchomory i po prostu się ich pozbądź podczas podróży, żeby nie zajmowały miejsca. To jest całkiem niegłupi pomysł. Żręczy grzybów chyba nie ma sensu brać, chociaż jeszcze, no właśnie, jest jadło 2, ale grzyb 1, więc może przy jakichś tam ciekawych aspektach... Mamy jeszcze jedno mięso w ogóle, okej, surowe. Moglibyśmy na przykład to jakoś tam pozmieniać i może przerobić te grzyby na coś, ale na razie wysyłamy ich w ten sposób. Jak zrobimy pierwsze przeszukanie, to postaramy się wyrzucić te grzyby. Idziemy na razie w kierunku naszej zwierzyny. I teraz cóż, milczący przyspany śniegiem las zamarł w głuche, zupełnej ciszy. Na tej srebrzystej kołdrze świetnie widać wszelkie tropy. Macie pewność, że całkiem niedawno przychodziła tędy kabarga, czyli tajgowy jelonek. Zapewne jest w pobliskim zagajniku. Spróbujcie ją wytropić, zobaczymy, czy się uda. Niemal wpadacie na piżmówca, zwierzę natychmiast rzuca się do ucieczki, ale próbujecie go złapać, niepotrzebnie, bo i tak go nie gonicie. Spróbujcie go zastrzelić z łuku. Spróbujmy, zobaczymy, czy się uda. Jakieś tam zmęczenie weszło. Sukces! Ranne zwierzę przewraca się, wzbijając tuman śniegu. Dopadacie jelonka i dobijacie go. Wygląda na to, że czeka was dziś ciepły gulasz. I proszę bardzo, mamy piżmowca syberyjskiego. Bierzemy go ze sobą oczywiście. To tyle. Mamy tutaj ryzyko przeciętne, ale moglibyśmy tego płótna też przy okazji poszukać, więc przeszukajmy tę strefę. O! Coś się wyjaśnia... O! Tajemnicze ślady! Badając kolejny rejon niegościnnego lasu, trafiacie na dziwne ślady. Trop jest świeży i wyraźny, ale przeglądacie mu się długo i z rosnącą konsternacją. Nie trzeba bowiem wielkiej spostrzegawczości, by zauważyć, że zostawiły go 3 kończyny. Jedna obuta i 2 wyposażone w kopytka. Dochodzicie do wniosku, że albo jednonogi człowiek wędrował tędy w towarzystwie dwunogiej sarny, albo trójnoga sarna szła w jednym bucie. Ostatecznie mógł to być jednonogi podpierający się 2 laskami z sarnich nóg, albo... Powiew lodowatego wiatru przerywa próżne rozważania, szybko ruszacie dalej. Okej, tajemnicze ślady, które były takim wydarzeniem. A, cały czas jest tutaj ikonka, ale no dobra. Jest ikonka, a przeszukaliśmy... Aha, nie znaleźliśmy nic w takim wypadku, tak? Przed tym przeszukaniem mieliśmy jakieś wydarzenie. Spróbujmy przeszukać jeszcze raz w takim wypadku. Tak, i teraz mamy surowce. Bardzo dobrze, więcej płótna. To więcej przy jednokrotnym przerabianiu dostaniemy. Teraz tak, zobaczcie, wyrzucam przedmioty. Czyli mogę teraz wyrzucić te grzyby, tak? I w ten sposób możemy się pozbyć tego. Ale tak jak mówię, fajnie byłoby w obozie mieć jakiś kompost. Tu widziałem wasze pomysły na to, żeby można było w tym kompoście na przykład zrobić... albo coś, co na przykład będzie użyźniało glebę, albo... Kurczę, może coś do tworzenia jakichś opatrunków? Kurczę, jakoś tak pamiętam, coś było jeszcze. Zapomniałem tego teraz w tym momencie. Co tam jeszcze sugerowaliście? Niski poziom, proszę bardzo, sznurki, płótna i tak dalej. Myślę, że przejdziemy się w takim wypadku tędy. O, uwaga, bo tutaj mamy, proszę bardzo, patrol. Trzeba będzie od niego szybko uciekać mimo wszystko. Ciekawe, to można jeszcze bardziej tego tutaj złapać? Dobra, poszukajmy. Teraz jest... A teraz nagle zobaczcie, zrobiło się przeciętne, mimo że było niskie, ale spróbujmy. Przeszukać, tylko trzeba uważać, bo... O, dobrze, 3 patyki. Bo przy dużej bliskości takich przeciwników, takich renegatów, oni mogą na nas tu nagle wpaść. Ale mimo wszystko, no, mógłbym wrócić do obozu. Dobra, wróćmy do obozu. Kurczę! Wiecie co? Chciałem... To jest dziwne. Dobra, okej. Nie spodziewałem się tego. Myślałem, że przejdę przez obóz, będę mógł iść dalej. Ale niestety, przechodząc przez obóz, automatycznie do niego wchodzimy. I będę musiał kolejną ekspedycję zrobić. Myślałem, że będę mógł przejść przez obóz i pójść gdzieś dalej, ale okej, w porządku. W takim wypadku przyjmiemy to na klatę. Zużyliśmy tylko 1 punkt akcji na każdej postaci, to jest zawsze jakiś plus. Postaramy się w takim wypadku teraz ogarnąć. Ale postawimy na przykład Zofię. Zobaczymy, może coś wykryjemy. Nie wiem, oskurować zwierzę spróbuję na przykład. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy zwierzątko. I zobaczmy, co nam wyjdzie z oskurowania wielkiej takiej trochę sarny. 2 kości. 4 skóry. 4 sadła i 8 sztuk mięsa. Wow, 8 sztuk mięsa. Wydaje mi się, że jak najszybciej powinniśmy teraz zbudować wędzarkę, bo dzięki temu będziemy mogli takie mięso po prostu uwędzić i ono jest... Chyba kompletnie będzie się psuło. Tak mi się wydaje. Chyba kompletnie nie będzie się psuło takie uwędzone mięso, także to byłoby mocno spoko. Dobra, mamy sadło, jak może pamiętacie, no, że opał, to jeszcze można je zjeść po prostu, bo też wychłodzenie będzie zmniejszało. Tłuszcz zwierzęcy, ale też jest jako część do chyba tworzenia jakichś potraw. Nawet nie wiem, czy w przypadku jakiejś zupy, czy jajecznica. Jajecznica potrzebowała sadełka, o właśnie, też. Dobra, a zobaczmy, tak, może w ogóle trzeba przefiltrować wodę. To zobaczymy, no Zofii też damy, niech będzie, Zofia do filtrowania wody, chociaż, no właśnie, Zofia. A możemy też Zofię dać do gotowania, poczekajcie, bo znaczy, może Zofia, jako że jest kobietą, też potrafi na przykład mieć bonusy do gotowania. To niech tutaj Grigorij niech filtruje wodę. Na początku, bo jeszcze są tutaj osoby, które są głodne, prawda, więc moglibyśmy też przy okazji zrobić zupę. Gotowane jedzenie, tak, mamy tutaj pyszną potrawkę, no możemy oczywiście zobaczyć, zrobić też potrawkę, tak. My ostatnio robiliśmy tę potrawkę przecież i z niej było dużo jedzenia, ale mało napojenia, więc myślę, że możemy zrobić spokojnie pyszną zupę, która nie wymaga w ogóle mięsa, by the way, tak. 1 warzywo nam będzie potrzebne, możemy wziąć... No dobra, w takim razie na razie korzenie, bo to jest jedyna rzecz. Z zioła też weźmiemy korzenie, reszty na razie szkoda. I zrobimy. Zrobimy 3 zupy. A! Miałem w ogóle nie ciebie, miałem tylko Zofię przećwiczyć w gotowaniu. Okej. A on miał tam podobno... Mógł mieć szansę na odzyskanie punktu akcji, ale no już teraz i tak gotować nie będzie. Mamy też właśnie to mięso. Ogólnie to surowe mięso na grillowanym jedzeniu można teoretycznie po prostu... spalić. Nie wiem, po co palić mięso. Myślę, że to nie jest nic mądrego. Moglibyśmy spróbować zrobić właśnie te ostatnie ulepszenie ogniska, czyli zrobić tak zwany grill. Tak, czyli postawić naszych tutaj kompanów, którzy spoko sobie razem tutaj radzą i postarać się rozbudować to tutaj, żeby postawić również grill, który pozwoli nam wędzić. Uwędź mięso, też oczywiście możemy zrobić pieczeń. Pieczeń chyba jest najbardziej efektywnym jedzeniem, takim jedzeniem, który bardzo syci. Najlepsze chyba jedzenie, które możemy tu zrobić. Drewno, oczywiście używamy do tego igliwia. Do konstrukcji użyjemy, potrzebujemy 5 punktów siły. Możemy użyć 2 kamienie. Możemy użyć 2 kamienie w takim wypadku i to też trochę podniesie jakość. Ulepszamy i zrobimy sobie teraz grilla. Ja lubię robić wszystko szybko. O, i proszę bardzo. I mimo wszystko oszczędziliśmy jeszcze ten punkt akcji dla Aleksieja. Tak. No i moi drodzy, jakie mamy teraz akcje? Teraz mamy akcję, zobaczcie, grillowane jedzenie. Jest pieczone mięso. Możemy upiec mięso. Płomień ogniska na poziomie co najmniej 10%, taki jest wymóg. Pieczone mięso zwiększa morale i zmniejsza zziębnięcie, na dodatek wolniej gnije, gdybyśmy chcieli przerobić. Ale do tego mamy również wędzone jedzenie, które pozwala nam uwędzić rybę, jak również pozwala nam uwędzić mięso. Co ciekawe, w przypadku Help Will Come Tomorrow nie trzeba kompletnie używać do wędzenia żadnej soli na przykład, tak? Jak to w niektórych grach było, że trzeba zasolić, żeby uwędzić, czy cokolwiek. Po prostu wystarczy, że położymy i ono się samo będzie wędziło i to tak też bez żadnych dłuższych czasów oczekiwania, po prostu wrzucamy i już mamy 4 uwędzone kawałki. I zobaczcie sami, że te uwędzone kawałki zostają z nami na zawsze. Jadło i mięso, możemy też użyć tego dalej jako mięso. Różnica jest taka, że daje nam +1 do jadła, ale ogólnie nie psuje się, nie ma tego tutaj paska zepsucia, więc to jest bardzo, bardzo, bardzo spoko. Dobrze, mamy też, no tak, dlatego to mięso dobrze byłoby uwędzić, póki go nie używamy, możemy też go oczywiście upiec, więc możemy użyć Zofii do tego, żeby upiec to mięso i zobaczymy, jak wygląda pieczone mięso. 4 sztuki mięsa o tej zabitej sarnie spróbujemy przerobić, teraz upiec, nie mamy żadnego nowego perka, nic się więcej o tobie nie dowiedzieliśmy. I mamy teraz, zobaczcie, pieczone mięso. Jadło 5, czyli zobaczcie, uwędzone, jadło 5, mięso 4, tutaj mamy tylko jadło 5, ale głód poważny spadek, wychłodzenie nieznaczny spadek, przy wędzonym nie. Czyli tu mamy dodatek jeszcze, że spadek wychłodzenia będzie. Tak samo jak nieznaczny spadek jest też przy pysznej zupie, który też ma jadło 5, ale daje nam też różne benefity, więc trzeba wiedzieć co, kiedy i gdzie używać. Mamy też trochę wody, gdyby ktoś był mocno poszło. Ej, zobaczcie, pieczeń i pyszna pieczeń. To jest najsmaczniejszy, najbardziej pożywny posiłek, jaki można przygotować. Potrzebuje to mnóstwo mięsa. 4 sztuki mięsa, zobaczcie, są potrzebne, żeby przerobić, żeby tutaj zrobić z tego pyszną pieczeń, ale naprawdę tu już mocno daje. Ale zobaczcie też, że wymaga to sporo ziół i sporo warzyw. Ale no to już jest takie jedzenie, że jak ktoś tam umiera z głodu, to jest super. Tylko że jak widzicie, jak ktoś ma już umiera z głodu, to już nam wystarczy jadło na poziomie 6. Tylko rzeczywiście, jak robimy tę pyszną pieczeń, to z tego całego tutaj zestawu dostajemy chyba kilka sztuk tej pysznej pieczeni. Nie, że jedną sztukę tylko, prawda? Nie pamiętam dokładnie ile, ale to będzie można w przyszłości sprawdzić. Czy my chcemy jeszcze coś zrobić? Mamy jeszcze 2 punkty akcji, to jeszcze naszych budulcowych kompanów. Spróbujmy zatem rozbudować coś tutaj. Może akurat czas na palisadę, żeby nam pogoda mniej psuła. Szczególnie, że mamy 2 pale drewniane jeszcze tutaj gotowe. Myślę, że to będzie niegłupie. Także panowie jeszcze... O! Szansa na odzyskanie, dobrze to... Jest szansa na odzyskanie punktów akcji, jeżeli panowie się szanują. Oj, wiecie, kolejne plusy z tego. Dobra, oczywiście młotek. Konstrukcja 6, to dobrze będzie dorzucić 2 kamyki nadal, albo 3 złomu. Złom to również jest ostre. Dam 2 kamyki na razie. I drewno... To oczywiście w postaci igliwia. Tak, o i zrobimy solidnie palisadę, podniesie nam to też tutaj jakość, jak widzicie, obozowej konstrukcji. Zróbmy to. Ulepszamy. I jest, proszę bardzo, lubię wszystko robić szybko. I jeszcze 1 punkt akcji udało się akurat przy Aleksieju zachować. No, dzisiaj chłopak ma dobry dzień. Zdecydowanie. Mam nadzieję, że gdzieś tam po drodze nie pomylę tych imion, bo to jest bardzo możliwe. Czyli możemy spróbować go jeszcze użyć do jakiejś roboty typu... możemy na przykład przerobić tkaniny. Narzędzie, no właśnie, nóż będzie... Właśnie, teraz zobaczcie, przeróbka tkanin. Jakbyśmy chcieli zrobić też szmatę czy sznurki, zobaczcie, pojawiła się pewna nowość, opcjonalne narzędzie. Jak znam życie, zakładam, że nóż pozwoli nam więcej jeszcze, albo szybciej, a może szansa na odzyskanie punktu akcji przy przerabianiu tego płótna, tak? Więc myślę, że użyjemy narzędzia, albo zrobimy nóż, bo chyba noża w ogóle nie mamy, jeśli dobrze pamiętam. Zróbmy nóż. Zróbmy nóż. Ostre, no oczywiście bierzemy w takim wypadku... 1 sztukę złomu, albo możemy wziąć właśnie cięty kamień, a możemy wziąć złom, niech będzie. Tego złomu troszkę jeszcze mamy, zrobimy ten nóż i zobaczymy jak to będzie w przyszłości działać. Wiemy, że mamy osobę, która, ale on chyba nie jest rzemieślnikiem, z tego co pamiętam, a to rzemieślnik najlepiej żeby potworzył, bo jest szansa, że odzyska punkt akcji po tej akcji, po tej czynności. Ostry i zawodny w dziczy pomaga przy obróbce materiału. Widzicie? Pomaga przy... Jest tutaj ładniej i klarownie te opisy są zrobione. Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy zrobić. W takim wypadku patrzę, czy jeszcze ktoś nie chciałby się napić, może coś zjeść, ale myślę, że to są takie malutkie statusy, które oni sobie i tak ogarną. Myślę, że tu powinniśmy też kogoś dać do odpoczynku. A teraz tylko pytanie, który z nich powinien odpocząć? Powiedzmy... No dobra, powiedzmy, że niech Wadim odpocznie, ponieważ on ma tam 2 statusy. Śpi, odpocznie, trzeba będzie też rozbudować to, żeby mieć 2 miejsca, żeby więcej osób mogło odpoczywać przed nocą. A tymczasem kończymy dzień 7. No i zobaczymy, co nam przyniesie, co nam przyniosą rozmówki wieczorne. Dogadajmy się z renegatami, ja nie wiem, co to znaczy, więc zobaczmy. Strasznie pan mizernie wygląda, Aleksieju Rabinowiczu, czy to przez nędzne jedzenie? To szkorbut, szanowna pani, zaczyna się. To straszne. To straszne, musicie wyzdrowieć, Aleksieju Rabinowiczu. Jeśli nie ze względu na siebie, to ze względu na nas potrzebujemy waszej wiedzy. Uznanie wzrosło. Dziękuję za te słowa uznania. Przy okazji muszę zauważyć, że trzyma się pani wyjątkowo dobrze, zważywszy na... O, dokończ. Na mój zaawansowany wiek? Spodziewał się pan, że niebawem umrę? Nie, w żadnym wypadku, po prostu wiem, że nie ma pani lekko. No, jeśli jakimś cudem to przetrwamy, na pewno pojadę do Königsberg, niedaleko Königsberga. To w sumie daleko, już za pruską granicą, a można tam zażyć najlepszych kąpieli. Szanowna pani, to pierwsze... Po pierwsze, to od prawie pół wieku nie są Prusy, tylko Cesarstwo Niemieckie. Poza tym wciąż prowadzimy z nimi wojnę. To ta skleroza, wojny niczego... War never changes. Widzi pan, jaka ze mnie starość wychodzi? Zapomnieć o wojnie to dopiero ta skleroza. Polubili się bardziej. Tak czy inaczej, chciałbym dożyć dnia, w którym będę martwił się o wybór kurortu. A dobrze, jedną nogą w grobie, się w raku pociągu. Może poszukajmy lepszego schronienia, zobaczmy takie o. Słuchajcie, mam pomysł. Tory na tym odcinku budowano niedawno i co kilkadziesiąt wiorst powinna być chata pracowników, którzy wyrąbywali podkłady. Pyszny pomysł, czyli musimy tylko zbadać okolice w promieniu kilkudziesięciu wiorst, tak? O, uznanie spadło. Jeśli chcesz, to sobie badaj. Gdybyście skakali... Co? Gdybyście skakali się porządną... Gdybyście skalali się porządną pracą, to może wiedzielibyście, że warto sprawdzić tory. O, nie polubili się przez to. Przecież przy torach nie ma żadnych kadr drwali. Ale są oznakowania dla komisarzy. Milówka na jednym z podkładów powinna powiedzieć nam, gdzie szukać warsztatu. W takim razie renegaci już tam są. Nareszcie mówisz z sensem. Myślisz, że ci rzeźnicy, którzy wykoleili pociąg, o tym nie wiedzieli? Zapomnij, nawet jeśli w okolicy zachował się jakiś warsztat, to pewnie jest to kryjówka zbójów. Morale trochę mu wzrosło, a morale obazu spadło. Okej, może to nie była dobra decyzja? No, w każdym razie, moi drodzy, tak wygląda podsumowanie nocy. Zobaczymy też, czy będzie więcej podsumowania. Czy jednak tylko tam, co widzieliśmy wcześniej. Czy będzie jakieś dodatkowe okienko? Nie. Czyli to jest takie podsumowanie, co tu się może zmienić, kiedy zakończymy dzień. Prawdopodobnie. Wychłodzenie. Tu się nic na razie nie zmienia. Jest mroźno. Jest potwornie zimno, ale przynajmniej nie wieje. Aby trochę zabezpieczyć się przed mrozem, warto uszczelnić podłoże schronienia oraz ułożyć siedziska wokół ogniska. Tak, jest. Siedziska wokół ogniska są rozłożone, ewentualnie jak jest tak mroźno, moglibyśmy, ale dalej jest mroźno, mimo wszystko wychłodzenie nie spada na razie, przynajmniej, no tak to widzę, tak to rozumiem, nic się nie zmienia, więc dobrze byłoby tutaj też rozbudować coś, ponieważ tu mamy rozbudowanie, w ogóle nie porozbudowaliśmy, nie? Mogą dodatkowo, dwie osoby jednocześnie mogą odpoczywać, a tutaj mamy zapewne wszystkim w obozie odrobinę ochrony przed wiatrem, tak, gdyby bardziej wiało, nie? Wymaga to oczywiście dużo igliwia, dużo różnych rzeczy, oczywiście biorąc pod uwagę za bardziej zaawansowane struktury. Dobra, moi drodzy, od czego zaczynamy? Pewnie od tego, że powinni się wszyscy najeść, chociaż myślę, że takie rzeczy warto by może zostawić na koniec, bo wtedy jednocześnie być może oni wzrosną im znowu jakieś tam zapotrzebowanie na jedzenie, czy na zmęczenie, czy na wodę podczas dnia i dopiero wtedy będzie warto wykorzystać to i po prostu tutaj najeść. Wychłodzenie, nieznaczny spadek. Ale nikt tu na razie nie jest wychłodzony w tym momencie, więc myślę, że czas będzie sprawdzić... No tu wiecie, to tylko, nie tylko Zofia, no w Zofii nie wiemy w ogóle, co ona tu potrafi. Tutaj wiemy 4 rzeczy, tu wiemy 4 rzeczy, tu wiemy 3 rzeczy, tak? Wiemy, że jest też rzemieślnikiem, czyli wytwarzania narzędzi lub broni. A teoretycznie najmniej wiemy o Zofii, faktycznie. No na razie nie wiemy, co Zofia potrafi. Jeszcze nie obudziła w sobie jakichś większych tutaj... zdolności, nie pokazała, co potrafi. Tutaj mamy jeszcze jedną gałąź, którą można przerobić na patyki tutaj, a tutaj było gdzieś, tak? Pale raczej nie, ale patyków mamy troszkę. Mamy też, zobaczcie, po 3 płótna, więc myślę, że czas będzie też przerobić trochę to na szmatę i na sznurki. Nie wiemy, kto jest dobry w przerabianiu sprzętu. Spróbujemy poćwiczyć różne osoby, może któryś się obudzi i pokaże nam, że lubi przerabiać tkaniny, bo na razie nie wiemy, czy ktoś lubi przerabiać tkaniny, czy nie. Weźmiemy też nóż, który tu nam może powinien jakoś pomagać. Kilka sznurków, tak? Szmatki, zaczniemy od szmatek. z wybranym nożem. Maksymalnie możemy przerobić 4, więc akurat idealnie, reszta pójdzie na sznurki. Weźmiemy sobie w takim wypadku, no może też Zofię zobaczymy? Czy Zofia tutaj się okaże, że ona lubi to rzeczy robić? Przetwórzmy na początku szmaty na, znaczy płótno na szmaty. 24 szmaty, no to powinno nam na pewno starczyć. Przetwórzmy resztę płótna na przykład kolegą, no nie wiem. No powiedzmy tobą na przykład, zobaczymy, przetworzymy 3 i też weźmiemy nóż. I zrobimy teraz resztę to sznurki, żebym się nie pomylił tylko, ale to są sznurki. Proszę bardzo, 21 sznurków. No to mamy zapas sznurków i szmat na różne rzeczy do zrobienia. Nikt się nie przebudził z nową zdolnością. Broń. Mamy łuk, mamy strzały. Harpun dobry będzie na ryby. Możemy też zrobić wędkę. Pytanie, co jest lepsze, harpun czy wędka? Być może wędka jest lepsza po prostu. Patyki. No i zobaczcie, patyki możemy przerobić. Opcjonalne narzędzie to siekiera. O, nie mamy siekiery, proszę bardzo. Dobrze byłoby zrobić w takim wypadku siekierę. Czy możemy Aha, tylko żeby móc zrobić siekiery, musimy rozbudować tutaj. Nie, powinniśmy mieć siekierę, zobaczcie. Może doszły, tylko jeszcze nie zobaczyłem. Tak, mamy siekierę i teraz zobaczmy. Siekiera pozwala na pozyskiwanie większej ilości drewna podczas ekspedycji, ale też przydaje się tam do rozrąbywania. Mamy też rakiety śnieżne. Pomaga w poruszaniu się po ośnieżonym terenie i zmniejszają prawdopodobieństwo zagubienia podczas ekspedycji. Tak. Mamy też worek. Zwiększa mnożnik zbieranych zasobów podczas ekspedycji i pomaga zebrać więcej podczas akcji zbierania chrustu w palisadzie. Tego jeszcze nie mamy odblokowanego, ale worek fajnie mieć, ze względu właśnie na fakt, że mamy mnożnik zasobów jest zwiększony. To jest dobre zawsze zabierać jeszcze więcej. Jesteśmy w stanie wtedy tych surowców zbierać. Myślę, że to jest całkiem spoko do zrobienia. Patrzcie, mamy też skóry, ale znaczy taka skóra to jest materiał o sile 5. To jest dobre na tworzenie ciuchów, tak? Więc użyjemy na razie 5 szmatek do tego, żeby zrobić worek. Tak, 2 patyki pójdą, sznurek pójdzie. Dobra. No i niestety jego strategie rzemieślnicze nie za bardzo się pobudziły. On jest rzemieślnikiem. Ma szansę, dobra, przy wykorzystywaniu narzędzi lub broni. Dobra. Mamy teraz worek. Okej. To może użyjemy w tym momencie znowu Zofii? Zofia może nam spróbować na przykład uszyć, czy ja mogę szyć ubrania? Patrzcie, mogę szyć ubrania. I teraz zobaczcie, żeby szyć ubrania potrzebujemy przede wszystkim sznurków. W zależności od tego jaka jakość, to tym więcej surowca jest nam potrzebne na to, żeby stworzyć. Skoro wiemy, że mamy 4 skóry, to zobaczcie, idealnie, tu użyjemy 3 skóry, chyba z 4, na to, żeby zrobić główną część materiału. Możemy zrobić najlepsze ubranie pierwsze, a resztę możemy albo użyć 2 skóry, co jest trochę przepaleniem, albo 3 szmatki. Więc w taki sposób, używając też 4 sznurków, zrobimy pierwsze, ciepłe, solidne ubranie. Stworzymy, zobaczymy, czy na przykład nie obudzi się w Zofii, jako że jest starszą panią, no może jakieś takie bonusy przy szyciu, ale jak widzicie, nic się nie pojawiło na razie. Dobra, i zobaczmy. I mamy pierwsze solidne ubranie, ubranie o sile 5. Ale teraz nikt nam nie marznie. Więc, ale myślę, że nałożymy to przede wszystkim na Aleksieja być może. Aleksiej dostanie od nas najlepsze ubranie, ponieważ oni często będą chodzić w dziczy, gdzie będą marzli, tak? Wiadomo, że oni też razem ze sobą chodzą i będą chcieli ze sobą no, łazić na ekspedycję, prawda? W ogóle zobaczmy, jak wygląda ekran ekspedycji. Możemy znowu, zobaczcie, być może tutaj złowić. Renegaci się pojawili tutaj w tym miejscu, to już nie pójdziemy do kolei, nie pójdziemy tutaj. Gdzie jeszcze nas nie było? Nie byliśmy jeszcze w tej strefie. O, tutaj dobrze by było mieć wędkę i pójść znowu nad rzekę. Tutaj jest trochę ryzyko. Patrzę, co tu można by pozbierać, czy zobaczyć, czego nam brakuje najbardziej. Fajnie byłoby mimo wszystko, zobaczcie, znaleźć trochę patyków, bo patyki nam się kończą. Być może też gałęzie. Także można by na przykład, pióra, no spoko, igliwie, czyli można by zrobić taką rundę tutaj. Tu już blisko renegatów, oni zawsze mogą gdzieś tam się pojawić. Tu mamy bardzo mało odkrytych rzeczy, także moglibyśmy tutaj na przykład też przejść i zobaczyć, co uda nam się zebrać. Jest mroźno, czyli może bardziej będą rzeczywiście się wychładzać, ale też dobrze byłoby, no mimo wszystko upolować. Upolować kolejną zwierzynę, bo ona też nam da znowu kolejne skóry. Mamy też przy okazji jeszcze worek, mamy nóż, w razie czego mamy też łuki, strzały. Dobrze mieć duży zapas strzał mimo wszystko, dlatego że no możemy kiedyś spotkać króla lasu. A za złowienie, złapanie i upolowanie króla lasu dostaje się achievement. Mi się to udało zrobić prywatnie, może mi się też uda tutaj zrobić to. I teraz pytanie, czy ja bym chciał wysłać, czy ja bym chciał ich nakarmić przed drogą? Czy mamy jeszcze jakąś zupę? Mamy jeszcze 3 zupy, dobra, to Zofia dostanie od nas zupę. Dostanie od nas również Wadim. Niech oni teraz się najedzą. Dobra, na razie tyle z zupy, bo na przykład zobaczcie, że... A to ciekawe, czasami jak najeżdżam na osobę, to się o Grigorij, no a tu się, dobra, tu się pojawiają, dobra, imiona, nazwiska, czyli Grigorij w tym momencie na przykład tylko chce zjeść, on nie ma ochoty pić. On ma inne rzeczy do picia. W ogóle, by the way, a propos tego picia, Matko Boska, tutaj Szaroburę zauważył bardzo ciekawą rzecz. Zobaczcie opis wódki. Wódka jak wódka smakuje jednakowo, czyli wspaniale. Czy wiecie, czy to jest cytat? To jest mały easter egg twórców. Czy kojarzycie kogoś takiego jak Wiesław Wszywka? Jeśli nie, możecie sobie zobaczyć na YouTubie. Gość walił niesamowite teksty swego czasu, bo to chyba sprzed 3-4 lat jest ogólnie postać internetowa, osobistość można powiedzieć. Już pomijając całe historie, potem z nim operacje, zbiórki na jego operacje i w ogóle jakieś tam inne akcje jeszcze były po drodze, ale on ma niesamowite teksty, jak na przykład Niebo w ziemi, czy tam Niebo z ziemi, czy jakoś tak. On dużo różnych tekstów rzucał, między innymi właśnie to, co jest tutaj na początku, czyli bardzo fajny easter egg, który, no, ja tutaj dowiedziałem się o Wiesławie Wszywce dopiero teraz, pierwszy raz w życiu. A nie słyszałem o nim wcześniej. Nadrobiłem kilka jego... Znaczy jeden w sumie jego materiał. Znaczy o nim materiał w sumie. Jeden z najlepszymi momentami. Powiem szczerze, miałem duży ubaw. Polecam serdecznie. To jest ten film, co ma tam około 27 minut. Najlepsze momenty, coś takiego. Polecam. No to, żeby sobie poprawić trochę humor. Serdecznie polecam. A tymczasem my się udamy na ekspedycję, więc fajny smaczek ogólnie. Wysyłamy naszą klasyczną ekipę. Na razie. Bo oni się tu bardzo lubią i bardzo mają wysokie mniemanie o sobie, to mi się bardzo podoba. Upolujmy kolejnego zwierzaka, żeby można było znowu zrobić ubranie, prawda? I co weźmiemy ze sobą? Jaki sprzęt? Przede wszystkim łuk, no i oczywiście strzały. Dlatego weźmiemy też worek. Czy chcemy wziąć nóż? Ostry, niezawodny w dziczy. O, możemy też wziąć łopatę, gdybyśmy chcieli wykopywać grzyby albo korzonki. Czy my idziemy w ogóle przez strefę grzybów i korzonków? Wiecie, im więcej zajmiemy sobie też tymi sprzętami miejsca, weźmy łopatę, im więcej zajmiemy sobie miejsca, tym mniej będziemy mogli zebrać mimo wszystko, tak? Bo to nie zwiększa nam slotów, to zwiększa nam tylko mnożnik zbieranych rzeczy. Tak, więc gdzieś tutaj prawdopodobnie są też grzyby, na przykład tutaj właśnie, jadalny korzeń średnio, więc moim zdaniem trzeba te korzonki wykopać, bo one są super. I idźmy od razu w tym kierunku. O, tam też coś się pojawiło dalej. Kływ kniei, proszę bardzo, to jest inny stwór. W cieniu świerków nad brzegiem leśnego strumyka spływającego cienką stróżką po stromym nachyleniu dostrzegacie kabargę, małego tajgowego jelonka z dziwacznymi kłami. To świetna okazja, żeby przenieść do obozu trochę świeżego mięsa. Przynieść. Spróbujemy go zastrzelić z łuku. To nie zawsze może się... Doskonały strzał! Katarka pada martwa tam, gdzie stała, teraz trzeba jakoś przetaszczyć tuszę i zwierzęcie do obozu. Nie zawsze się to... Nie zawsze musi być sukces, prawda? Ale mamy teraz... Ale to dalej jest kabarga, to jest piżmowiec syberyjski, to dokładnie ten sam stworek. Ja mi się wydawało jednak inny, że wtedy nie było coś o tych kłach. O ja! Zobaczcie, jaki tu jeleń jest! Tylko coś czuję, że tym jeleniem... A nie wziąłem też, kurczę, zapomniałem wziąć też liny lasso. Pamiętajcie, że mamy też lasso. Wiecie co, zostawię go na przyszły dzień. Myślę, żebyśmy postarali się go zabrać. No dziś będzie tutaj sobie łaził, więc na przyszłość będziemy chcieli go sobie tutaj ogarnąć może. I tak, oczywiście będziemy chcieli wziąć szyszki, mogą być, kamienie. No, teoretycznie mam łopatę, a zebrałem tylko 2 jadalne korzenie, więc gdzie tutaj ten mnożnik? Korzonków lub grzybów? Gdzie tu mnożnik działa? Ciekawa rzecz. Nie biorę oczywiście trujących grzybów na razie, tak? Dobra, gdzie idziemy dalej? Idziemy w kierunku, chciałem w ogóle pójść w kierunku chyba tutaj, żeby pozbierać trochę patyków przede wszystkim. Tu mamy kość, czosnek, jagody, igliwie i kamienie. Dobra, to jest dobre miejsce. Możemy sobie tędy pójść, pozwiedzać, zobaczyć co tu uda się znaleźć. Poszedł punkt zagubienia, ale mamy też kamienie, super. Czosnek jako warzywo i zioło bardzo dobre do tworzenia chociażby... Trochę też jagód do tworzenia chociażby tego, no. Lepszego żarcia, tak? Niski. Dobra, idziemy też tu, w okolicach obozu. Porozumiem zagubienia na razie 0,1. Próbujemy, jest zimnie, więc trzeba blisko obozu chodzić tak czy siak. Mamy teraz tak, znowu jagodę. Czy mogę na przykład z shiftem klikać? Z shiftem, o, ale odkrycie! Z shiftem mogę podzielić tak na pół. Nie wiem po co to potrzebne, ale mogę. Biorę wszystko, korę też wezmę. Muchomorów nie chcę. Dobra, mamy dobra i teraz tak, znikome tu też mamy jadalny korzeń, a my mamy średnie jadalnych korzeni. A tu jest ile jadalnych korzeni było? Też średnio. No dobra, zobaczymy. Na szczęście daleko od tych ziomków, patrzcie, że mamy 0,2. Tutaj cały czas zwiększa się szansa na to, że się zagubią. Mam nadzieję, że... O, dobra, poszedł punkt akcji. I mamy bardzo dobry lód, ponieważ dużo gałęzi. A gałęzie można zamienić na patyki. I teraz 4 jadalne korzenie weszły. Bardzo ładnie. Mamy jeszcze... Jeszcze możemy zaryzykować jedną podróż, gdzie cały czas będzie zwiększać się. Teraz zobaczmy, gdzie nas było mało. Otóż to są gałęzie. Gdybyśmy jeszcze gałęzi trochę poznajdywali, byłoby super. Opuszczone gniazda, czyli jest szansa, można na jajka w końcu, nie? Będą jajeczka? Mamy jajka, ale tylko jedno, to jest najgorsze, weź wszystko. No i teraz nie mamy miejsca już na pióra. Bez problemu, ponieważ ja będę mógł wziąć sobie w tym momencie. Szyszki nam nie są jakoś potrzebne bardzo. W sumie mech to też opał, tak samo jak szyszka, tylko jeszcze mech można zjeść. Gdyby ktoś bardzo chciał. Mamy jedno jajko, wiemy, że jajecznicę można zrobić z 2 jajek. Więc no dobrze, piórko się przyda tak czy siak. Myślę, że to jest koniec naszej ekspedycji, bo i tak nie mamy już miejsca. Ale udało nam się też, zobaczcie, odkryć nowy surowiec w tym miejscu, czyli jajko. Chciałem pójść tutaj, ale to byliśmy, widzę, już na tym kamieniołomie. Tu też byliśmy. Nie byliśmy za to tutaj, na samym brzegu. Nie byliśmy już w jaskini. Obawiam się, że tam coś w tej jaskini mieszka. Wracamy do obozu. Zostawimy sobie jeszcze po jednej akcji nawet. Bardzo dobrze, igliwie jest, korzonki są, czosnek mamy, zaraz przerobimy też piżmowca. Mamy aż 5 gałęzi znalezionych, dużo patyków, zaraz to poprzerabiamy wszystko, żeby być bardziej zadowolonymi z życia. Dobrze. Jak to wygląda, że tutaj cały czas... przepraszam, Grigorij cały czas jednak głodny jest, zaraz dostanie coś do jedzenia. Musimy kogoś użyć, mamy 4 akcje jeszcze, tak? Powinniśmy kogoś tutaj wykorzystać jeszcze do chociażby przerobienia od razu. Tylko teraz tak, może zostawimy sobie na przerabianie naszej zwierzyny na następny dzień, ponieważ nie mielibyśmy za dużo punktów akcji, żeby poprzerabiać potem to mięso, żeby uwędzić czy pozjadać i tak dalej. Więc myślę, że to możemy z tym poczekać jeszcze. Potem też mamy do rozdania trochę jagód, które się szybko zepsują. Chyba że zrobimy z tych jagód tamte rozgrzewające, kurcze, rozgrzewające rzeczy, rozgrzewające trunki. Oskóruj zwierzę na później, narzędzia. Dobra, myślę, że też w przyszłości będziemy chcieli zrobić rakiety śnieżne, co pomaga w poruszaniu się i zmniejsza prawdopodobieństwo zagubienia podczas ekspedycji, to jest moim zdaniem istotne. Przeróbka tkanin, nie, chcielibyśmy rozbijać materiały, teraz zdobyć patyki, zobaczcie, może maksymalnie 4 prawdopodobnie. Do czego, kogo to użyjemy? No mam nadzieję, że przebudzi się w Zofii jakaś, no dobra, nie, no nie będziemy dawać rozwalania. Kto nie jest rzemieślnikiem? Rzemieślnik? Ty nie jesteś rzemieślnikiem jeszcze, tak? Ufny, niechlujny, wykształcony, dobra. Niech będzie, że może okazać się, że Aleksiej jednak obudzi się w nim jakaś cecha związana z rozbijaniem rzeczy. Deski, nawet nie wiem, do czego mi deski są potrzebne w sumie nawet, jeszcze nie wiem. Pocięte drewno też nie wiem, to do opału bardziej. Gdybyśmy chcieli porąbać po prostu pale. Ale pale musimy zachować, bo one na rozwój ważne, na ważny rozwój tutaj naszej kwarantanny też są potrzebne. Także rozbijemy 4 patyki, użyjemy do tego oczywiście... Nie mamy siekiery. Nie zrobiliśmy kogoś od tej siekiery? Dobra. Kto jest rzemieślnikiem? Zmieniamy na razie, dobra, narzędzia. Chcemy zrobić siekierę. O, proszę bardzo, mamy cięte kamienie, idealnie, 3 patyki i sznurek, bardzo dobrze. Panie Wadim, liczę na pańskie oszczędzenie. Tak jest, oszczędził punkt akcji. Uwielbiam porządne narzędzia. Dzięki temu możemy znowu użyć Aleksieja, który to będzie teraz starał się rozbić materiały, czyli znowu te patyki. Czyli teraz mamy już siekierę. Możemy ją też brać na ekspedycję. Jakby będziemy chcieli iść na ekspedycję, która ma zamiar, dzięki której mamy zamiar zabrać dużo drewna, no to będziemy brali siekierę, prawda? Nie zawsze warto brać łuk. Trzeba zastanowić się, czy chcemy brać łuk. Jeżeli idziemy polować, no to na pewno. Jak nie idziemy polować, to nie musimy brać ani łuku, ani żadnych broni, bo szkoda miejsca w ekwipunku, prawda? Dobra, przeróbmy to. Przeróbmy to. Niech będzie 32 patyki. No to powinno nam trochę wystarczyć. To powinno nam na trochę wystarczyć, dobra. Podoba mi się. Okej. To jeszcze, no tak, to już dzisiaj nic nie zbudujemy. Mamy, no tak, akcja wykorzystana. Mamy jeszcze tu 3 akcje, chyba żebyśmy zbudowali używając innych kolegów i koleżanek. Może by ktoś chciał rozbudować nam to jeszcze tutaj, bo mamy trochę tych materiałów. Proste, 2 osoby mogłyby wypoczywać. Myślę, że to jest ważniejsze na razie, bo nie jest zimno, więc moglibyśmy spróbować zobaczyć, kto będzie chciał ze sobą to zrobić. Nie przepada za sobą za bardzo, nie przepadają. O, ci jeszcze bardziej nie. Wiecie co, ale możemy sprawdzać, to nie jest najgorzej. No jakby Aleksiej, przepraszam, Grigorij nie ma problemu z tym za bardzo, no daj... Jest okej. Moim zdaniem powinni dać radę wspólnie coś zbudować, niech będzie. Oczywiście solidnie. Dzięki temu też uznanie naszych innych kompanów wzrośnie na nich. Czyli po prostu zmieniliśmy całkowicie parę, która ze sobą pracuje, prawda? Chcemy tak, co ja tu wybrałem? Drewno. Drewno oczywiście i gliwie, bo najlepiej. Materiał, no to szmaty. Chyba że ładnie by skóra działała. A zaraz skóry będziemy jeszcze więcej mieli, bo oskurujemy, będziemy mieli robić kolejne ciuch, będziemy mogli zrobić i... No i zobacz, teraz możemy brać albo nóż, albo siekierę, albo młotek. Czy są różnice? Czy co? Zobaczmy, czy są jakieś różnice? Wydaje mi się, że nie ma różnicy, które weźmiemy... Chyba nie ma różnicy, które użyjemy narzędzie. Ciekawe, czy narzędzia mogą się psuć. Mi się nigdy narzędzia nie zepsuły. Więc też pytanie, czy narzędzia mogą się zepsuć, czy nie. No i proszę bardzo, ulepszyliśmy miejsce. Trochę morale im spadły, ale... Uznanie naszych kolegów wzrosło w oczach innych. Dobrze, i został nam tylko i wyłącznie jeszcze tutaj Wadim, który jeszcze ma jeszcze jedną rzecz do zrobienia, no sam nie zbuduje raczej. Tu mamy jeszcze 3 osoby jednego dnia mogą bezpośrednio odpoczywać i też więcej zmęczenia regeneruje taki odpoczynek, tak? Dodatkowy slot akcji, okej. No dobra, no zobaczy, teraz w sumie dość zmęczony jest, Grigorij, tak, dobrze pamiętam. Trochę też głodny jest, to trzeba go nakarmić. Wiemy też, że mamy tutaj, przede wszystkim mamy jagody, więc myślę, że jagodami nakarmimy przede wszystkim tutaj kolegę Grigorija. Ja też zobaczcie, że od momentu, kiedy pewnie zauważyliście, od momentu, kiedy dodałem mu ciuch, ten ciuch również widnieje na jego postaci, co jest też fajnym aspektem. Widać, że zostało to użyte. Dobra, dostaniesz też ty trochę jagódek. Ktoś jeszcze jest głodny? No tylko ty jesteś głodny. Masz jagody. Zjedz całe jagody. Jeszcze byś musiał odpocząć. Oczywiście, no to odpoczynek na pewno dla niego. Odpoczynek myślę też, że dla... No i Grigorij i Aleksiej muszą odpocząć razem. Mam trochę wody. Mogę jeszcze wodę rozdać. Ale myślę, że zupka może im w przyszłości ugasić bardziej pragnienie, więc wodę na razie zostawię. Mamy też jajka, nie wiem jak jajka się będą psuły. Tu też ktoś w komentarzach zauważył, kurczę, oni spędzają cały czas tutaj... Jest zimno, wystarczy pod śniegiem zakopać, żeby nie gniło jedzenie, a tutaj gnicie cały czas jest ostro, nie? Mimo wszystko. Patrzę, czy tu coś się zmieniło, tu się nic nie zmieniło, ogień jest. No to moi drodzy, jeszcze w sumie Wadim ma jedną akcję. Czy Wadim mógłby na przykład pójść i sprawdzić, czy nie złapało nam się coś w sidła? Co wy na to? Możemy sprawdzić sidła jeszcze. Okej, albo przerobić, wiecie co? Albo jeszcze lepiej, bo nie mamy tego mięsa, to nie muszę teraz iść sideł sprawdzać. Ja bym może bardziej filtrowanie wody mu dał? Żeby mieć zapas wody? No mi się woda zawsze się przyda, tak? Do picia, do robienia zup i innych takich rzeczy. Niech będzie, okej. I w ten sposób chyba zakończyliśmy dzień. Jedyne co muszę... muszę pamiętać jeszcze zawsze, że kiedy robię akcję ze spaniem, żeby rzeczywiście dać im te akcje ze spaniem. Teraz dwie osoby mogą spać. I oni ze sobą teraz tam będą spędzać nockę. Proszę panów tam o żadnych dziwnych rzeczy nie robić. Ze sobą mam nadzieję i... Kończymy dzień! Kończymy dzień. Zobaczmy, jakie wątki poruszymy w nocy. Wrak pociągu, hipochondryk, dobór naturalny, jedną nogą w grobie. Dobór naturalny, zobaczmy. To, że udało nam się przeżyć katastrofę, skłania do myślenia. Ja już nie chcę więcej widzieć kolei. Szanowni, nie rozumiecie mnie, chodzi mi o to, że mieliśmy wyjątkowe szczęście, że przetrwaliśmy tę próbę jako jedyni pasażerowie pociągu. To wyjątkowe, że zostaliśmy wyselekcjonowani w wielkiej próbie doboru naturalnego. Złamaliśmy jakieś prawo natury? Chodzi mi o to, że prawo doboru naturalnego nie da się oszukać, nie na dłuższą metę. Skoro żyjemy, to znaczy, że charakteryzujemy się jakimiś cechami umożliwiającymi przetrwanie. Czyli teraz łatwiej nam będzie przetrwać niż zwykłym ludziom? No właściwie tak, chociaż ja pewnie umrę na szkorbut. Ja myślę, że coś was zażre. Wasza wiedza niemal dorównuje defetyzmowi. Ja myślę, że coś was zażre. A obstawiam, że was coś zeżre i dostanie szkorbutu. O, dobre. Dobry tekst, podobał mi się. Podcinanie gałęzi hipochondryk, jedną nogą w grobie, przenieśmy do wraku pociągu. Jedną nogą w grobie, zobaczmy ten temat. Już gdy wsiadałem do pociągu, coś mi mówiło, że to moja ostatnia podróż. W tym wieku to normalne, wyjdziemy z tego żywi. Nie będziemy jechać po wieku, chociaż to może być jakieś zabawne. Nie wiem, czy sarkazm będzie, czy nie. Proszę tak nie mówić, wszyscy wyjdziemy z tego żywi. Morale wzrastają. Och, drogi Aleksieju, Rabinowiczu, mnie już nic dobrego na tej ziemi nie czeka. A przeżyłam wszystkich bliskich, nie obchodzi mnie też, co się stanie z moim majątkiem. Melancholik! Mamy nową cechę. Ta postać wszystko widzi w czarnych kolorach. Jak to będzie się... Rzeczywiście ona jest pesymistką jak choleraczka, jak to będzie się dalej tutaj zmieniać. Czy on nie ma w ogóle jednego palca? Zobaczcie, teraz tak patrzę, czy on nie ma jednego palca? Teraz to zauważyłem. Kalkulacja jest prosta, jedzenia jest mało, gąb do wyżywienia jest o jedną za dużo. Gąb? Nie gęb? Byłoby prościej, gdyby nie żyła i nie mówcie, że wam to nie przeszło przez myśl. Ale jednak jest w człowieku ta słabość, która nakazuje mu pchać swój bagaż, niemoc do zakończenia wszystkiego raz na wieki, tchórzostwo przetrwania. Wiem, że nie byłabym w stanie sama targnąć się na swoje życie. Więc obiecuję wam, że póki oddycham, będę jak najmniejszym ciężarem. Nie przejmujcie się moim gderaniem i nie marnujcie na mnie najlepszych kąsków. Proszę bardzo. Taki oto wyszła nam dyskusja, czyli często dowiadujemy się o cechach również podczas akcji w obozie, ale też często poprzez rozmowy po prostu, rozmowy wspólne tutaj między naszymi członkami. A więc moi drodzy, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Tak oto skończył się dzień 8 i za chwilę zobaczymy, jak będzie wyglądać początek dnia 9 i z jakimi nam się przyjdzie tutaj zmierzyć. Jest wydarzenie, moi drodzy. Spadające sople. W nocy potwornie przymroziło i gdy tylko rano powiał wiatr, drzewa zaczęły nas bombardować ciężkimi soplami. Ależ to cholerstwo jest niebezpieczne. Jedno z was tylko cudem uniknęło wykolenia oka. O kurcze, chronicie się pod gałęziami i przekrzykujecie ten atak matki natury, aż wreszcie drzewa nie mają już czego na was zrzucać. Mogłoby się okazać, że ktoś dostałby uszkodzenia przez to, tak? Dlatego warto też trzymać wysoki poziom tych wszystkich rzeczy, na wypadek gdy miały się psuć, tak? To mamy wszystko w jakości całkiem wysokiej, także jest ogólnie nieźle. Patrzymy, jest lekki śnieg, nie jest najgorzej, wychłodzenie nie widzę żadnego problemu, nikt nam jeszcze nie marznie, a więc jest nieźle, chociaż pogoda zawsze może się zmienić, to dopiero jest 9 dzień. Trzeba uważać, że im dalej w las, tym większe ryzyko na to, że coś może się faktycznie nieprzyjemnego nam wydarzyć. A tymczasem ja wam dziękuję, wielka piona, trzymajcie się i do zobaczenia za 2 dni w kolejnym odcinku. Cześć!